Witam na kolejnym kawałku. Tym razem to jest taki już nie tyle zajawka, co będzie akurat film tematyczny. On będzie dość krótki, tutaj Państwu nie będę zawracał specjalnie gitary, ale muszę powiedzieć o pewnych rzeczach. Otóż prowadzimy już ten kanał tutaj z Pani Andreja z pół roku. No i wychodzą takie różne kwiatki, takie numery hakerskie albo służb specjalnych i tak dalej. Czasami zwrócicie uwagę, że ktoś wchodzi na film i w opisie zawsze są jakieś linki. Okazuje się, że one kiedy były wrzucane, one były aktywne, a nagle po jakimś czasie są nieaktywne. Na przykład bardzo kontrowersyjny film, który trochę robi totalną wywrotkę, znaczy nie trochę, ale całkiem wywrotkę, jeżeli chodzi o zapomnianą Jerozolimę albo fałszywą Jerozolimę, to w tym momencie po prostu wystarczyło 2 godziny i ten link jest do dzisiaj nieaktywny, bo niestety Pani Andreja musiała wyjechać. No i po prostu chwila była tak zwanej przerwy. Nie było takiego dokładnego nadzoru. No i koledzy biorą za telefon. Słuchaj, tam w opisie tego filmu jest link się nie otwiera, a otwiera się zupełnie coś innego. No, ja się założę, że może po tym filmie, jak ja go puszczę, no to okaże się, że on nagle wróci do tego pierwotnego stanu, bo akurat to zostało powiedziane. Ale sportowcy i Federacja Młodzieży Walczącej, a fałszerze historii. Zawodowi fałszerze głównie narodowości niemieckiej lub żydowskiej. Proszę Państwa, Federacja Młodzieży Walczącej to był fenomen na skalę Europy, a być może świata. Federacja Młodzieży Walczącej, w skrócie FMW, od stanu wojennego, który wprowadził grupa przestępcza z jaruzelskim Kiszczakiem na czele 13 grudnia 1981 roku. Ale wcale nie musi tak być. W ogóle w poprzednich filmach też było szereg linków i też one były robiły się nieaktywne po pewnym czasie. Czary. Ja wczoraj nie wierzę. Słuchajcie, czary. Nie czary. Ale to się tak mówi groteskowo. Czary. Ale wiecie Państwo, o czym mówię. A więc w ten sposób robi się właśnie taką pracę trochę dezinformacyjną, ale to tylko wszystko o czym świadczy o wadze tego tematu, tych tematów, które poruszamy na kanale Królewskiej Telewizji. To wszystko właśnie świadczy o tym, że tematy są mocne, tematy są strategiczne. Mieliśmy tutaj filmy o Armagedonie i tak dalej. W ogóle tematy poruszane wcześniej, czy na przykład na YouTubie miałem pod moim nazwiskiem kanał, no to on został wywalony. Zresztą wywalonych było bardzo wiele kanałów z tematem niebocentryzmu. I one tak, powiedzmy, ten jeszcze się tutaj niebocentryzm ostał z jakichś tam powodów, ale to też, powiedzmy, nie jest istotna sprawa, bo ja to opisałem już kwestii YouTube'a. Na przykład wcześniej Pani Andreja przez rok pisała na takim forum Polaków Neon24. Oczywiście wystarczyło, że zagaiłeś jakiś temat, jakiś taki można powiedzieć niebezpieczny, wywalili wszystkie posty i na przykład ponieważ ona dość tam intensywnie pracowała na tym forum, wrzucała posty, komentarze i tak dalej, no, tak naprawdę wystarczyło tylko ruszyć, tam był niebocentryzm i jeszcze jakiś jeden temat i nie ma. A więc widzimy, że taka wolność słowa, ona jest pozorna. Do pewnego momentu, kiedy nie ruszysz tego jakiegoś tematu, który jest bardzo drażliwy. No niestety, wolność słowa ma jakieś, no pewnie tak, no właśnie, wolność słowa do pewnej granicy. Każdy dobrze wie, o co chodzi. Dlatego tutaj nie będę ciągnął specjalnie, ale to wszystko świadczy o tym, jak ważna jest tematyka, którą tutaj poruszamy na tym kanale. I to jest to jakby wytłumaczenie tego, że no, dzieją się różne rzeczy. W ogóle ostatnio muszę powiedzieć, tam był taki film, jak kiedy kręcimy jakieś filmy, no akurat teraz nikt mi nie przeszkadza, bo akurat zrobiłem to z partyzanta. Ale akurat kiedy przejeżdżam do Wrocławia, no to mamy zawsze oko. Można tak to powiedzieć, to jest oko. Różne drony latają, no, oczywiście przypadkowo, nie? Ktoś tam się obserwuje przez lornetkę, albo coś tam nie obserwuje, albo po prostu się przypatrują i tak dalej, jakieś tam ludzie i tak dalej, ale słuchajcie, każdy by mógł powiedzieć, to jest przypadek. Oczywiście ja w przypadki nie wierzę i dlatego po prostu no, robię ten film z tego względu, no, żeby Państwo wiedzieli, że czasami jakieś linki są nieaktywne, czasami nawet komentarze wylatują, gdzieś tam znikają. I takie bardzo kluczowe, bo akurat wiecie co, jakie ostatnio mnie zadano pytanie o rodzimowierstwo i tam dałem odpowiedź. No i słuchajcie, to tak dwa razy się pojawił, dwa razy pisałem ten komentarz, znikał. A więc słuchajcie, nie ma przypadku. Akurat ten temat rodzimowierstwa, to ja w ogóle rodzimowierstwa, to był temat nie tyle rodzimowierstwa, tylko co było przed rodzimowierstwem. O, to było najważniejsze. To było bardzo ważne właśnie, co było przed... I to jest gwóźdź i ci, którzy wiedzą o co chodzi, to nie pilnowali, żeby właśnie moja odpowiedź się nie znalazła. Ale to już będzie w oddzielnym filmie, który zrobię na ten temat. A na razie to co? To jest powiedzmy oddzielny film, a więc prosiłbym o wyrozumiałość, że czasami coś będzie. Jeżeli coś widzicie, że jest nie tak, zgłaszajcie. To będziemy poprawiać i tak dalej, że coś nie działa albo coś tego, coś tam się dzieje i tak dalej. Komuś się tam zacina film, nie zacina, linki są likwidowane czy coś nieaktywne, a więc prosiłbym o jakiś kontakt, powiedzmy. Napisanie komentarza wystarczy, że coś jest, no to wtedy dla nas jest informacja, żeby do jakiegoś tam działania nas jakby no, spowodować jakieś działanie, żeby to po prostu się odtworzyło. Najprawdopodobniej będziemy robić tak, ponieważ no, taka sytuacja jest, będziemy wklejać linki do samego filmu. To wtedy zabezpieczy przed jakimiś tam hakersko innymi działaniami ubocznymi, działaniami celowymi różnych tam elementów, które po prostu starają się w jakiś sposób zdyskredytować kanał Królewska Telewizja. To tyle, dziękuję. Do następnego razu. Z nad Jeziora Turawskiego Mariusz Szczytyński. Dziękuję. Wmawiać? Macie jakieś dokumenty? Macie jakieś dowody na coś, co się działo? Nie mamy map, proszę Państwa, musimy korzystać z map zagranicznych czy kronik zagranicznych, bo nie mamy polskich, bo zniszczono przez wieki, palono źródła. I teraz nam no, wręcz śmieszny wydaje się taki argument, a macie na to dowody? Tak, to jest często. To się tak, pierwszy spalono, a poniszczono. Jakąś opublikowaliście na przykład? Pierw tak, czyli niszczono artefakty, fałszowano, palono te archiwa, a później macie na to dowody? Ty powiedziałeś piękne pytanie, macie na co dowody? To jest rewelacyjne pytanie, że ktoś zada pytanie, to już wiadomo, że ten, który zadał to pytanie, on doskonale wie o co chodzi. Także ten film to nie jest jakieś tam odkrycie Ameryki, tylko po prostu to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. A macie na to dowody? No tak, jak ci spalili, niszczyli, wieszali, mordowali i tak dalej. No, wszystkie historie zacierali. To jeszcze sprawa, wyjdzie tam jednego filmu, ale to zaraz zrobimy następny. Przede wszystkim też... starożytność. Zniszczono w Polakach świadomość starożytnej naszej historii, bo Polacy nie budowali z kamienia, tylko z drewna, więc łatwo było to wszystko spalić. Nie do końca. No, nie do końca. Nie do końca, ponieważ fundamenty się znalazły. O, tutaj wiecie co, nam dron lata. Tak. Dron nam tutaj lata. Z pewnością przypadek. Przypadek. Dron tutaj nam lata. Nie wierzymy. Ale mniejsza o to. Słuchajcie, co chcemy powiedzieć? Przy śmietniku tym razem nie stanęliśmy z butelkami. Tak, z butelkami nie, ale co jest ciekawe właśnie w tym układzie co chcemy tutaj powiedzieć, bo zaraz się to zbiłem z tego stołku, ale dobra, zaraz dojdę do tego. Powstanie styczniowe jeszcze. No, tak, tak, ale to na razie zostawmy z tymi fundamentami. No to jest bardzo dobrze powiedzieć, to będzie następny film właśnie o tych fundamentach. Ale już wiecie co, z tymi fundamentami starożytnymi w Polsce świadczymy o gigantycznej, potężnej stolicy, która jest w Polsce, istnieje do dzisiaj, a w okresie międzywojennym i w czasie zaborów była cisza. Mnie wręcz poproszono, żeby zrobić na ten temat film. Ale dobra, nie uprzedzam faktu, tyle. Dziękujemy. Dziękujemy. Na razie. Narody, na przykład brytyjskie, wykorzystywały tą waleczność na przykład w 40 roku, kiedy garstka pilotów dywizjonów polskich i brytyjskich walczyła o tak zwaną bitwę o Anglię. Mieli taką specyficzną taktykę, która świadczy o waleczności, że po prostu swoje samoloty prowadzili wprost na bombowce i po prostu tak zwanym atakiem od dziobu spowodowali, że niemieccy piloci wykańczali się psychicznie, a niektórzy porzucali samoloty i spadali na spadochronach. A więc tą taktykę można... Października zauważyłam, właściwie już 24, i myślałam, że to jest cisza wyborcza i że coś tu nawaliło w tym systemie, ponieważ bez powiadomienia zniknął ten mój blog, ale ślad, pokażę Państwu na następnych slajdach, pozostał. Komunikat i licznik nie jest zablokowany, widać nie umieją te bandziory zablokować licznika, bo rośnie, już teraz tu jest 74, tu było 73 000, prawie 74 000 wejść, a za chwilę zobaczymy, że to jest już dzisiaj, 4 listopada, dużo więcej. Ale co mi odpisali? Właściwie jedyną korespondencję, którą od nich dostałam, wewnętrzną, bo potem zablokowano mi również możliwość zalogowania się na moje pismo. Usunęliście 146 moich autorskich postów i jeszcze więcej komentarzy 24 października bez powiadomienia mnie o tym i bez podania przyczyny. Wyrządziliście mi tym wielką szkodę. Linki do moich postów umieszczałam w tysiącach różnych tekstów, w tym w kilkuset filmach, jak zamierzacie tą sprawę rozwiązać. I wtedy Marx 8888 napisał: po odwieszeniu będą widoczne. I to już było 25, czyli prawie 10 dni temu. Ja im od razu napisałam, kiedy to będzie, to odwieszenie. Po odwieszeniu będą widoczne, więc kiedy to będzie, po odwieszeniu będą widoczne. Wyłączyliście mi także możliwość pisania postów i komentarzy. Nie powiadomiliście mnie o waszych drakońskich sankcjach i ich przebiegu. Nie uprzedziliście mnie o ich zastosowaniu 24 października. Wyrządziliście mi wielką szkodę. Każda godzina trwania stanu zawieszenia mojego blogu jeszcze ją powiększa, tą moją szkodę. I co się dzieje, proszę Państwa? No więc idą w zaparte. Ja już w związku z tym nie odwieszają tego blogu. Zaraz pokażę Państwu, że jest dalej niewidoczny. Ja już zrobiłam film i z taką tutaj okładką: Ryszard Opara złodziejem jest. Ryszard Opara złodziejem jest i Neon24 złodziejem jest, to nie ulega wątpliwości, dlatego że zatrzymanie mojego archiwum ja im zaproponowałam na Twitterze. Zaproponowałam im, że przyjdziemy na Twitter. Ja im zaproponowałam, że, bo oni mają wszyscy konta, ja im zaproponowałam, już więcej nie będę pisać. Proszę bardzo, Ryszard Opara ma Twittera, Neon24 ma Twittera. Dzisiaj im napisałam taki wpis, bo już jestem bardzo zdeterminowana i tym stanem zaniepokojona coraz bardziej, dlatego że widzę, że ci ludzie idą, ci Żydzi idą zaparte. Po prostu uchylają się od spełnienia tych swoich słów, czyli odwiesimy, mimo mojej deklaracji, że już nie będę więcej pisać. Ja im tutaj, może wejdźmy najpierw na Ryszarda Oparę, proszę bardzo, taki elegancki Żyd w garniturze, i ktoś musi pracować, aby odpoczywać mu ktoś, to sobie takie coś przypiął tutaj u góry. No i Armentyfiński, którego rola no, w tym roku była dosyć ciekawa, dlatego że zaprosił Samoobronę do Sejmu w sierpniu i pozwolił skorzystać z tej możliwości konferencji prasowej. Był tam sam szef Samoobrony Lech Kuropatwiński, no i moja królewska TV. Już go teraz wywaliłam z obserwowanych, już ja go nie mogę obserwować, bo mi tak to denerwuje. I to jest ten Marks 888, i który też ubek, tak przypuszczam, bo te ich metody mojego oświadczenia, te ich metody to są ubeckie metody, ich oświadczenia postawił, bo po tym jak mu napisałam na wewnętrznej poczcie, to zablokowali mi możliwość pisania na poczcie na Neon24. Więc już do pana doktora Eugeniusza Sendeckiego nie napiszę w ten sposób. A jest tu bardzo aktywny, raz, dwa. Dariusz Kosiur jest też aktywny, to jest moja ulubiona zakładka polityka. Tutaj najczęściej umieszczałam moje posty. Przypomnę, 146 postów ukradł mi Ryszard Opara. Nadal nie wiem, kiedy mi je odda. I szkodę, którą ponoszę przez to, że moje posty są skradzione, a komunikat, który jest umieszczany, podaje błędną informację i wprowadza osoby, które poszukują z tych linków, wchodzą na na który z moich postów. Tu te Korab-Karpowicz ukrywa się tutaj pod takim awatarem. Przyszła Polska. Moim zdaniem jest to wstążka Ahnenerbe, proszę Państwa. Przerobiona na polsko, na biało-czerwoną. Z czarnej. I Dariusz Kosiur także jest proszony o wyjaśnienie mi tej sytuacji, ponieważ ten bloger także dostał moją wewnętrzną korespondencję z prośbą o wsparcie, czyli pan Dariusz Kosiur i pan Eugeniusz Sendecki. A żadnego wsparcia na razie nie było, tylko było po prostu zablokowanie mnie, że nie mogę się zalogować. Pan Dariusz Kosiur jest tutaj bardzo aktywny. 227 postów. Jego posty cieszą się wielkim wielką popularnością. Przypomnę, że sytuacja wygląda tak. Logowanie jest niemożliwe. Prawda? Próbuję się zalogować i nie mogę się zalogować. No przykre, to jest bardzo przykre. I wracając do tych czarnych kolorów Ahnenerbe. Jeszcze na chwilę zatrzymajmy się na tej czerni.